Nie ma jak w domu, powiedziała Dorotka, stukając obcasami swoich rubinowych pantofelków w filmie Czarnoksiężnik z Krainy Oz. To wystarczyło, by szybko, w sposób magiczny, dostała się i przeniosła razem ze swoim psem do domu z Krainy Oz. I chociaż wiele osób podziela tęsknotę Dorotki za domem, to znalezienie takiego jedynego miejsca, w którym czujemy się bezpiecznie, nie jest wcale ani takie proste, ani takie łatwe. Jedną z konsekwencji życia w chaotycznym świecie, nieustannie zmieniającym się, gdzie zmieniają się wartości, gdzie trudno powiedzieć, co jest w tej chwili stałe, jest poczucie braku realnej przynależności i odosobnienia. I uczucie to może też odzwierciedlać głębszą rzeczywistość. Rzeczywistość, którą wyraził znany autor C.S. Lewis: jeśli znajdę w sobie pragnienie, którego żadne doświadczenie na tym świecie nie jest w stanie zaspokoić, to najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że zostałem stworzony do innego świata. I właśnie to miał na myśli Jezus, gdy podczas nocy poprzedzającej Jego ukrzyżowanie, w trakcie rozmowy z uczniami, zapewniał ich o prawdziwym domu. I powiedział: w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. Jezus mówił o domu, w którym każdy jego mieszkaniec może czuć się mile widziany i kochany. Jeżeli chodzi o nas teraz, to możemy też poczuć się jak w domu, o ile jesteśmy częścią rodziny Kościoła Bożego i żyjemy we wspólnocie razem z braćmi i siostrami w Chrystusie. I czekając, dopóki Jezus nie zabierze nas do swojego niebiańskiego domu, możemy żyć w tym świecie, doświadczając Jego pokoju i radości. Bo tam, gdzie jest Jezus, tam jest nasz dom. Mógłbym powiedzieć teraz, że zapraszam was do tego, by modlić się, by móc spotkać, poznać Jezusa. A On obiecuje nam miejsce, gdzie będzie pokój i bezpieczeństwo. Jedyne miejsce, do którego On nas weźmie, do domu.